Cześć, dzień dobry, witam. Tak tutaj tylko na chwilę, ale właśnie, wiecie, umyłam twarz to tamto i nałożyłam sobie krem z filtrem i chciałam wam pokazać, jak ładnie wygląda i co ostatnio odkryłam. I jest to ten krem z Coresa. On jest chyba, tak, z tej serii jogurtowej, Tinted Sunscreen Face Cream i on ma tutaj SPF 50. I o co chodzi? On generalnie jest właśnie barwiony. Więc tutaj trochę to widać. No dobra, ma minus, że jak się go wyciska, to niestety jakby gęstnieje trochę bardziej to, co jest, wiecie, przy końcówce tej wtyczki, która się wciska, więc jakby wyskakuje taki troszkę bardziej zgęstniały kawałek, ale to nieważne. Generalnie krem sam w sobie jest bardzo fajny, bardzo dobry. Pachnie wakacjami, więc jest to takie, wiecie, przyjemne, jak się nakłada rano krem, ale co zauważyłam, słuchajcie, na tym kremie bardzo długo i ładnie utrzymuje mi się makijaż. Stanowi jakby taką fajną bazę, mam wrażenie. I to jest krem też nawilżający i w ogóle też, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Mam wrażenie, bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry, więc on nie jest taki trochę, no nie wiem, czy to widać, taki troszeczkę ciemniejszy on jest, ale on się bardzo ładnie wtapia, jak ja go sobie, wiecie, rozsmaruję na twarzy, to nigdzie nie widać, tutaj nawet przy brwiach gdzieś nie widać jakichś tam zacieków na przykład, więc myślę, że to naprawdę bardzo ładnie wygląda, bardzo ładny kolor. No i właśnie z jakiegoś powodu, słuchajcie, najlepiej i najdłużej mi się na nim trzyma makijaż. Więc jestem bardzo często zaskoczona, bo na przykład często używam z nim jakiegoś, nie wiem, kremu BB, który normalnie by się wyświecił, a ja patrzę na koniec dnia, że on wygląda bardzo ładnie. Także jak jesteście ciekawi i chcieliście coś sobie przetestować, to no ten kolor, tak jak mówię, jest trochę ciemniejszy, więc latem on jest fajny. Jak jestem opalona, bo się ładnie dopasowuje, no zimą pewnie miałabym z nim większy problem. Natomiast no, trzeba po prostu chwilę dłużej go gdzieś tam wmasować, bardzo równomiernie rozłożyć i też będzie ok. Natomiast to, jak się na nim długo utrzymuje makijaż, to jest naprawdę dla mnie zaskoczenie, bo nie wiem dlaczego. No nie, jest po prostu takim nawilżającym kremem, więc no nic, no akurat fajnie, cieszy mnie to, także mówię wam o tym. A ja idę, słuchajcie, ogarniać się i wszystko, bo dużo dzisiaj do zrobienia. Chciałam sobie chwilę z wami pogadać, także no, zapowiada się bardzo ciekawy, taki intensywny dzień z taką nutką też, może nie nerwów, ale ekscytacji, także zobaczymy. A tutaj w ogóle nie wiem, czy widać, nowy listek się pojawił, o, tutaj taki nowiutki, rozwinął się i będą chyba jeszcze kolejne, bo ja tutaj widzę, że tak delikatnie coś tam wyrasta, a tutaj, o, tutaj też jest coś, słuchajcie, o, tutaj taka cebulka, która była taka zasuszona i tutaj się nic nie działo z tym w ogóle. I już właśnie, nie wiem, w połowie wakacji postanowił, że jednak coś tutaj wyrośnie z tego, ale ja się obawiam, że to zaraz szybko potem, wiecie, opadnie, bo się zrobi zimno. I na zimę ona traci wszystkie listki prawie, także zobaczymy. No, także tyle z nowości. Pap, jak mi ładnie rośnie pieniążek, słuchajcie, odwróciłam go teraz w drugą stronę, on się tak rośnie jak nigdy. Przecież on mi tylko... Był taki czas, kiedy co urósł listek, to od razu odpadał, a teraz ono pięknie rośnie, jest tak dużo tego. Ale, a co chciałam powiedzieć jeszcze, że zapomniałam, a gardło mnie boli, co nie jest najlepszym sygnałem, no ale mam nadzieję, że przejdzie, że to tylko takie, nie wiem, coś zimnego się może napiłam, albo w nocy zmarzłam, nie wiem, w każdym razie troszkę pobolewa. I jeszcze w ogóle, słuchajcie, mam tutaj plaster, bo rozcięłam sobie i to tak całkiem porządnie skórę. Ach, mam ten zaparzacz, to znaczy miałam zaparzacz z IKEA, taki do kawy, taki mały. I słuchajcie, no normalnie zmywałam wczoraj i zmywam i tak nagle coś poczułam. I zobaczyłam, że z tego zaparzacza ukruszył mi się taki, no taki kawałek szkła i on był taki po prostu, wiecie, wydziabany. I ja jak po prostu zmywałam, to wiecie, przejechałam ręką po tym, no i się zacięłam dosyć całkiem mocno. Także tak, trzeba uważać niestety. No trochę mnie to zaskoczyło, no nie spodziewałam się, po prostu leżało to w zlewie i wiecie, i nie wiem, gdzieś musiałam puknąć czy coś i się ukruszyło. No na szczęście tylko tyle i udało się zahamować to wszystko, więc teraz mam plaster, żeby tego przypadkiem nie naruszyć, no bo tam, wiecie, skóra delikatnie odchodzi.
No, ale wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. Także tak jak mówię, idę się teraz ogarnąć, zrobić to, co tam muszę dzisiaj zrobić. Potem się spotkamy, to otworzymy sobie paczkę, a potem spędzimy miło dzień. Także ogólnie taki to jest plan. Ale najpierw obowiązki i wiecie, wszystko co trzeba. Także jak na razie dzień dobry. W takim razie ja idę robić śniadanie i pewnie potem się widzimy. Robi się śniadanie. Jestem, słuchajcie, tylko... A, kawę jeszcze miałam sobie przygotować, to chyba idę po kawę i zaraz będę i pokażę wam paczkę, która przyszła i wam chwilę powiem, czemu to kupiłam. Muszę poczekać, aż się lód rozpuści i będzie taka zimna. Słuchajcie, mam tutaj takie pobojowisko ogólnie, wszystko wszędzie leży, mnóstwo pudeł, muszę się za to zabrać, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj mam spotkanie, więc nie będę zajmować takimi pierdołami. Kiedy indziej. O. Ale już mam na to plan, więc jestem zadowolona. Ale dobra, słuchajcie. Przyszła do mnie paczka. Już możecie wiedzieć, co to jest. Bo słuchajcie, ponieważ tak bardzo spodobała mi się ostatnia sukienka, którą zamówiłam właśnie na stronie na oko, że pomyślałam, dam im szansę jednak. Dam im szansę i zobaczę, czy inne będą równie fajne, bo... Rzadko jest tak jednak, żeby mi się coś tak bardzo spodobało, żebym ja coś kupiła i czuła, tak, to jest na tyle inne na przykład niż to, co mam, ale też fajne, wygodne, coś, czego ja szukałam, więc stwierdziłam, że no dobra, dam szansę jeszcze. No i właśnie zamówiłam więcej sukienek. Trochę na nie musiałam poczekać, no ale dobra, przyszły w końcu, więc nie jest źle. O nie, nie. Słuchajcie, po pierwsze dostałam plecak, potem była torba do dostania. Coraz dużo w sumie żałuję, że nie dostałam torby, tylko plecak. Taki worek nawet bardziej. Ale on tu ma nawet, słuchajcie, kieszonkę na ekspres. Ciekawe. A jak będę odsyłać, to muszę też plecak odesłać. Dobra, nieważne. Będziemy zajmować się tym później. W każdym razie taki worek do zakupów. I słuchajcie, zamówiłam dwie takie same sukienki. No i teraz pytanie, czy one będą dobre, czy nie. I po pierwsze, one są w ogóle inne. A, już wiem dlaczego. Zamówiłam w kolorze butelkowej zieleni, bo to jest tak piękny kolor. To... I mam wrażenie, że to jest tak też twarzowy kolor, który mi tak ładnie i tak rzadko znajduje właśnie coś w tym kolorze, więc pomyślałam, że skoro tamta mi się spodobała, skoro tamta ma właśnie taki fajny krój i dobrze leży i wiecie, wszystko mieści, no też nie jest powiedzmy idealna, to nie jest tak, bo jakby, no można byłoby się tam zastanowić, może mogłaby być trochę krótsza, bo to jest jednak sukienka maxi. Tak się też bardzo zastanawiałam, czy nie zamówić w mniejszym rozmiarze, bo dostałam tam różne wiadomości, właśnie gdzieś tam komentarze pod filmem i dostałam właśnie takie informacje, że może trzeba byłoby spróbować z mniejszym rozmiarem, ale wiecie co, tak się bardzo też zastanawiałam, no bo mniejszy rozmiar byłoby trochę mniej tego materiału, więc może mniej by tutaj gdzieś wisiało, ale po pierwsze to jest wiskoza, więc to się może trochę skurczyć, a po drugie ona ma taką gumkę tutaj w pasie, ja też nie chcę, żeby ona była jakaś ciasna, wiecie, że ja lubię rzeczy wygodne, luźne, więc no zaryzykowałam z tym samym największym rozmiarem na stronie, jaki jest, to jest właśnie ten XL na XXL i słuchajcie, zamówiłam w takim pięknym kolorze butelkowej zieleni. O, jakie to jest piękne! I słuchajcie, nie wiem, na mnie się tak ona podoba. Zaraz ją przymierzę oczywiście i zobaczymy. Też ma gumkę, też ma pasek, no generalnie jest taka sama. Taka sama. Też się gniecie, na tamtej mnie widać, bo jest ze wzory. Natomiast, no ta sukienka, to ja mam wrażenie, że wiecie, i latem fajnie, i wiosną, i jesienią, i zimą do kozaków można założyć, że wiecie, taki kolor jest bardzo... praktyczny, mam wrażenie, i bardzo uniwersalny. No a mi się ona bardzo spodobała i ja już z nią kiedyś miałam, wiecie, próbę, bo ja zamawiałam tę sukienkę, mówię, na jakieś wesele mi się wydaje, tylko ona wtedy miała sztuczny materiał i była za mała. Ta rozmiarówka była taka słaba, moim zdaniem, no i dlatego stwierdziłam, że dobra, no skoro ta jedna jest fajna, to spróbuję z innymi, bo mi się bardzo podobają te sukienki. No jest właśnie to, że jak znajdziemy coś, jaka głęboka kieszeń. Wiem, że nie wszyscy lubią, naprawdę. Naprawdę niektórzy to nawet wolą, jak nie ma kieszeni. Ale ja bardzo lubię, więc tak. Więc mam jedną taką i drugą zamówiłam
No bo jak zamawiałam, to mówię, no jedno będę zamawiać, to od razu dwie wezmę, bo taka trochę też byłam ciekawa tego koloru i tego też, że to już nie jest wiskoza, a to jest, słuchajcie, bawełna i muślin, tak mi się wydaje. Trochę wygląda jak taki szlafrok, taka jest cała zbita. Coś mnie tutaj rozproszyło, więc jestem. I druga sukienka, nie wiem, czy ja już pokazałam, czy nie, w każdym razie jest taka i ona właśnie już jest, wydaje mi się, bawełniana, taka bardziej muślinowa, no materiał ma inny. I powiem Wam, że jest taka bardziej sztywna, a w ogóle dla mnie to jest taki materiał jak szlafrok, no taki typowy muślin. I ja po prostu nie wiem, czy taka sukienka dobrze wyglądała będzie, wiecie, z takim materiałem. W sensie, czy to jest dobry materiał na taki krój sukienki, o może tak. Jak ten kolor w ogóle, no też taka ciemniejsza trochę. To nie jest taki jaśniutki, brudny róż, tylko taka trochę ciemniejsza. Bardzo ładny, wiecie, on jest taki, taki elegancki się wydaje. No w ogóle fajna, w ogóle nowa, pachnie nowością. To taka przyjemna bardzo, bardzo ładna, powiem Wam. Znowu ładne tutaj wykończenie, tylko tak jak mówię, nie wiem, czy akurat przy tym muślinie to dobrze będzie wyglądało. Zaraz się dowiem, nie? Zaraz przymierzę, to się okaże. Bo ta wiskoza jest taka fajna, wiecie, lejąca po prostu, więc to tak zawsze ładnie wygląda. No a to zobaczymy. Zobaczymy. No jestem bardzo ciekawa, także co? Idę przymierzać. I oceniamy. Ta mi się wydaje taka duża przez to, ale właśnie mówię, to ten materiał, także no dobra. Nie ma co dywagować, trzeba przymierzyć i wtedy się zobaczy, jakie to będzie. Najpierw taki czek przy twarzy, jak to wygląda. No i co? No, wydaje mi się, że kolor to akurat bardzo ładny. Do tego blondu jeszcze ładnie wygląda, ładnie pasuje. No i teraz całość. Tak jak mówiłam, tutaj trochę jest wszystko wszędzie. Także nie zwracamy na uwagi na wystawkę z butów, czy tutaj pranie, suszenie i takie tam. No i słuchajcie, teraz tak, może od góry tutaj. Bo sukienka wydaje mi się, że ta nawet tutaj leży fajniej, bo widzicie, ten materiał, no właśnie, on jest taki jakby bardziej zbity i ładnie podkreśla biust. Nie ma tutaj właśnie, tak jak w tamtym przypadku, tak dużo tego materiału, tylko tak widzicie, ładnie go podkreśla. Trochę widać, ale też nie za bardzo. No pewnie można go tam bardziej zakryć czy coś. Jest ta gumka, standardowo ja tutaj założyłam ten pasek, bo on jednak ładnie ukrywa tę gumkę. I ten dół. To jest chyba jedyny minus jakby, albo coś, do czego ja nie jestem przyzwyczajona, no bo jednak ja wolę trochę krótsze sukienki. Ja bym wolała, żeby ona była taka 7/8. No nie wiem, można by ją na próbę zanieść do krawcowej. Niech mi skróci. Ten, powiem Wam, że tak, wiecie, mówiłam o tym rozporku tutaj z przodu, bo moim zdaniem on jest taki trochę po prostu, no, taki z dupy jest, no, po środku, bez sensu. Ale on jest na tyle wygodny, powiem Wam, że on za dużo nie odsłania. I żeby on się tutaj gdzieś jakoś bardzo rozwiał, żeby dużo odsłonić, to też trzeba, wiecie, dużo wiatru albo dużo chęci szczerych, żeby to się tutaj gdzieś rozchodziło, dlatego że standardowo ta sukienka po prostu, no właśnie, też przez ten materiał jest, dużo tego materiału tutaj jest i mam wrażenie, tutaj też się, tak biodra się bardzo robią, bo tu jest kieszeń, o widzicie? Ona tak stoi, ona pewnie dlatego też tak stoi, no bo ona była złożona, więc jakby, o, tutaj, no jest taka dosyć sztywna. Muślinu się chyba nie prasuje z tego, co mi wiadomo, ale z drugiej strony bardzo się gniecie, więc no przyznam szczerze, że nie wiem, ale ogólnie materiał jest fajny, jest taka bardzo wygodna, no ten muślin jest super. Ja w ogóle, a nie, mam, teraz mam jedną sukienkę właśnie taką, no i jest to mega wygodne. Bardzo ładny ten kolor, w ogóle wydaje mi się naprawdę, że jest fajną, naprawdę sukienką. Tylko czy mając te wszystkie trzy w tym momencie, wiecie, akurat będę na przykład w tej chodziła, chociaż materiał mi się podoba, przyznam szczerze. I trochę bardziej jestem skłonna też sprawdzić sobie właśnie tę bawełnę, żeby zobaczyć, czy ona na przykład, wiecie, nie skurczy się, albo gdzieś tam nie zbubli na przykład, no bo to wiskoza to też nie wiadomo nigdy. No taka długa jest, no bo to jest maxi. Szkoda, że właśnie nie są takie trochę krótsze jednak, że jakiś inny wzór, ale powiem Wam, słuchajcie, że jak ja oglądam na stronie te sukienki, to one mi się podobają we wszystkich kolorach. I jest taka piękna, słuchajcie, też granatowa. I ja pomyślałam, ale byłoby ładnie w granatowej. Taki granat to jest tak elegancki kolor, to tak ładnie wygląda, mam wrażenie, że to byłoby naprawdę też coś fajnego. Ale ten też, no mam wrażenie, no ślicznie wygląda, no bardzo ładny. I ten materiał, no nie wiem, no może na próbę sobie właśnie też tę zostawić, bo wiecie, ja lubię bardzo takie praktyczne rzeczy, wygodne przede wszystkim. I
No to jest taka sukienka, która właśnie ona będzie dobrze wyglądała i do pracy, i gdzieś na wyjście, i za dużo nie odsłania, i jest taka fajna, wygodna, i ten materiał przede wszystkim też taki właśnie fajny na lato, więc to są takie rzeczy, na które ja po prostu zwracam uwagę. A też rzadko ostatnio udawało mi się znaleźć jakieś takie rzeczy, które mnie interesują, które wprawiają, że naprawdę czuję się fajnie, że patrzę na te rzeczy i się uśmiecham i myślę, wow, to jest super i chcę to. Właśnie dlatego, że moim zdaniem jest dobrze wykonane, fajny materiał i to fajnie leży i podkreśla jakieś tam, wiecie, rzeczy. I tak myślę, no nie jest idealnie, tak? Może sama bym sobie uszyła inną, ale może wtedy by coś tam innego mi nie pasowało. No ta jest taka. Jedyne co, to może mogłaby być krótsza, bo tak to jest taka długa. Ale to też ma swój, jakby takie swoje zalety, że to tak po prostu ładnie wygląda, mam wrażenie. Tak dostojnie, tak... Tak ładnie, elegancko może czasem, a też wygodne, no nie wiem, dajcie znać. Ale ten kolor też mi się bardzo podoba i jak patrzę tutaj właśnie w aparat, to śliczna jest. Naprawdę, podoba mi się. Także założę jeszcze tę zieloną i zobaczę, no przemyślę sobie to na pewno chwilę, wiecie. Zrobię sobie zdjęcia, popatrzę, czy po pierwsze, czy aby na pewno potrzebuję tyle, ale... Wiecie, ja na przykład teraz też noszę sukienki, które kupiłam 2, 3, 5 lat temu i ja w kółko chodzę praktycznie w tym samym. Mało mam sukienek takich, które na przykład kupiłam i zostały ze mną na dłużej. Te, które na przykład nosiłam przez chwilę i przestałam, sprzedałam. Także zostały mi naprawdę takie rzeczy, które ja bardzo lubię i które właśnie, no praktycznie ciągle chodzę w tym samym, więc mam takie, które już mam od kilku lat i mało jest właśnie takich nowości, żebym ja mogła wam powiedzieć, o tak, to jest nowa kolekcja. Ja po prostu szukam takich rzeczy, które są dla mnie mega praktyczne i przede wszystkim dla mnie fajne do założenia, że ja się w tym czuję dobrze, wiecie, bo to właśnie o to chodzi, nie? Co kto tam wam mówi, oczywiście są takie rzeczy, że ktoś wam powie, że super i robi to wrażenie, ale jak my się dobrze czujemy w jakichś rzeczach, to też to widać, to po prostu to jest najważniejsze. Więc z tej perspektywy właśnie myślę, że jak znalazłam coś takiego fajnego, coś co mi się podoba i co fajnie leży i ma piękny kolor i fajny materiał, to już może, to już jest bardzo dużo. To już może nie chci więcej. Także, dobra, zakładam zieloną i zobaczymy jak ta zielona i wtedy będę decydować. To teraz możecie się wypowiedzieć i ocenić. Wydaje mi się, że w tamtym kolorze jakoś tak ładniej, tak więcej kolorów miałam, a teraz wydaje się taka rozjaśniona, nie wiem czy to jest kwestia po prostu aparatu, czy tutaj gdzieś światła, czy po prostu tego, że ta sukienka zmienia trochę właśnie, nie wiem, kolorystykę twarzy może i wszystkiego, no wiecie, analiza kolorystyczna kłania się, nie? Także są takie kolory, w których trochę lepiej, a może to jest kwestia światła po prostu. Natomiast, no taki kolor mam wrażenie, że to wygląda właśnie tak bardzo szlachetnie, elegancko, że wiecie, zwykła sukienka wiskoza, ale zastanawiam się, czy na przykład w takiej sukience nie mogłabym iść na wesele, bo no wygląda to naprawdę ładnie, robi wrażenie i bardzo mi się podoba. Ja nie wiem, czy ja jestem taką fanką takiej gumki, bo nie dość, że ta gumka tutaj już jest, to jeszcze to, tutaj te zakładki, one są takie wszyte już od razu, gdzie mają być, nie? I ja tak sobie mogę to trochę ułożyć, ale to wiadomo, że po jakimś czasie zacznie żyć swoim życiem, więc ja nie wiem, czy to się aż tak będzie ładnie układało, no ale wiecie, jak nie zatrzymam, to się nie przekonam. Ale może przesadzam, po prostu można sobie to tutaj ułożyć, czy trochę większy ten dekolt zrobić, czy mniejszy. Jest pasek, wiadomo, są kieszenie, jest pięknie, no i zobaczcie, i ona jest taka właśnie już bardzo lejąca, no bo to jest wiskoza, więc ona też trochę inaczej wygląda, trochę bardziej lubi taką sylwetkę, mam wrażenie taką kolumnową, no ale właśnie tutaj, o, coś się dzieje jednak. I nie wiem, powiem wam szczerze, że sama nie wiem, bo o dziwo, jakbym miała wybierać z tych dwóch, to lepsze wrażenie na mnie zrobiła ta różowa. Może dlatego, że się zupełnie nie spodziewałam, że ona mi się spodoba bardziej. Więc była dla mnie raczej taką rzeczą, wiecie, kupuję coś czasami, żeby było właśnie wygodne, sprawdzone, fajne, ale takie totalnie na co dzień, po prostu pasuje do wszystkiego, ale szału nie robi. I może właśnie dlatego, że miałam takie wrażenie, że tamta właśnie taką sukienką będzie, a ta będzie szałowa, to mnie bardzo zaskoczyła, bo ma i fajny materiał, i ładnie wygląda, i fajnie się w niej czuje, i bardzo ładny kolor, więc może dlatego mam takie wrażenie, no tato po prostu wiedziałam, że jest piękna. I też wydaje mi się, że ten aparat nie oddaje do końca tych kolorów, że trochę właśnie wychładza i rozbiela tutaj wszystko. Natomiast
No ona ma taki ładny ten kolor, taki nie taki zgaszonej zieleni butelkowej, tylko taki jest tak, bardziej zielona. Ona jest bardziej zielona, a nie taka jakby, nie wiem, turkusowa czy coś takiego jest. Na pewno jest bardziej zielona właśnie na żywo. No i co? I co myślicie? Wiem, że może głupio trochę mieć trzy takie same sukienki, ale z drugiej strony, skoro są wygodne i fajne, jakby H&M robił ciągle jeszcze też mizjerki, które mam, to też bym sobie kupiła teraz ze cztery. Jakby, bo one są dla mnie super wygodne. Bardzo bym chciała taką czarną szmizjerkę, jak właśnie mam z H&M-u. Tylko, że no, w tej wersji, którą mam, a nie w jakichś tych nowych, bo te nowe mi się nie podobają. Więc jakby nie jest to dla mnie żaden argument, że trzy takie same. Jak są ładne i fajne, to czemu nie? Bo potem będę, wiecie, szukać innych sukienek i oczywiście nie będzie. No nie jest ona też jakaś bardzo imprezowa, bo jest po prostu długa, więc jakby wiadomo, że to też nie jest sukienka mega praktyczna na każdą okazję. Będę chciała na imprezę, to oczywiście, że założę jakąś inną. Ale... Co myślicie? Może na wesele ją zatrzymać? A wesele się szykuje? To może faktycznie. Jeszcze ostatnie takie spojrzenie tutaj. Tutaj już trochę lepiej mam wrażenie, inaczej to wygląda. To jednak kwestia też jest światła. Tego po prostu, gdzie się stoi, czy ten aparat nie musi doświetlić trochę, rozjaśnić na przykład obrazu, wtedy jest tak jaśniej. No piękny ten kolor, mam wrażenie, że do opalonej skóry to w ogóle wszystko pięknie wygląda. Gorzej będzie, jak będę blada. Ale też do tego koloru włosów, no... Nie, ten kolor jest taki ładny, jest taki właśnie bardzo szlachetny, taki elegancki. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Ale chwilę się zastanowię. Dajcie znać, co myślicie. A ja się chwilę zastanowię, czy aby na pewno wszystkie zatrzymywać, ale jeśli nie, to w takim razie, które nie. Jedyne co, naprawdę, mam ta różowa mnie bardzo zaskoczyła i uważam, że właśnie dlatego powinnam ją zostawić. Więc jedyna wtedy, która wychodzi, no to ta. No ta jest przepiękna. Jest w kolorze butelkowej zieleni i tak ciężko znaleźć taki kolor, mam wrażenie, a jeszcze niedługo pewnie przestanie być modny i już w ogóle będzie ciężko znaleźć, więc no są takie kolory, że jak znajdujemy coś dla siebie, coś w czym nam jest dobrze, to myślę, że warto kupić, bo no wróci, ale za kilka lat i też nie wiadomo w jakim fasonie, więc zobaczymy. Ale te sukienki mają coś w sobie, mówię, ta granatowa pięknie wygląda, jest jeszcze czarna, a ja lubię takie, wiecie, zwykłe, czarne, klasyczne, ale to już może byłoby za dużo. No, to udane zamówienie, naprawdę. Także bardzo mi się podoba, ale tak jak mówię, no nie wiem, pomyślę chwilę. Zrobię sobie zdjęcie i sobie właśnie chwilę je potrzymam i się zastanowię. Czy chcę, czy ja będę miała gdzie w tym chodzić, ale akurat chyba... To akurat chyba będę miała. Tylko właśnie. Czy będę chodziła w nich wszystkich po prostu? Czy się nagle okaże, że mam jedną ulubioną i reszta wisi w szafie, a ja w kółko na przykład w tej jednej, nie? Bo też tak może być. No, no ale tak, po raz kolejny. Słuchajcie, jak się nie kupi, to się człowiek nie przekona. Mi się może wiele rzeczy wydawać, natomiast dlatego myślę, że czasem zakupy są nieudane, bo nie da się wszystkiego przewidzieć i wszystkiego przemyśleć i nam się może wiele rzeczy wydawać. Natomiast dopiero po czasie użytkowania czegoś oceniamy, czy to jest fajne, czy nie, czy faktycznie warto było, czy jednak nie jest tak, jak nam się wydaje, a może coś nam nie leży, a może coś nie jest wygodne, a może jest bardzo właśnie, więc... No to tak jest, że ja mogę sobie naprawdę, wiecie, bardzo podchodzić do tego racjonalnie, bardzo być wybredną, a i tak ostatnio jestem, mam wrażenie, a i tak się okaże, wiecie, jak się rzecz kupi i nosi dopiero. Ale one są piękne i te rękawy takie dłuższe mają, no nie, no to wygląda po prostu moim zdaniem pięknie. Ja się czuję po prostu... Ja się czuję elegancko, tak wam powiem. Czy ja sobie do tego założę espadryle, klapki, wiecie, czy konwersy, to ja się czuję elegancko. A może w tym wieku już powinnam właśnie w takich nosić i chodzić jednak, także... Nie, no żartuję oczywiście, ale czuję się w tym dobrze i myślę, że to jest najważniejsze. No dobra, słuchajcie, to tyle, bo tak długo, dużo o tych sukienkach, a wiecie, to nie mango, tylko wam pokazuję, co kupiłam, ale no przyznam, że podobają mi się bardzo, więc na razie już żadnych nie planuję. Ale piękne kolory mają, to muszę przyznać, że każdy jeden tam naprawdę mi się podoba. No ale na razie trzeba ponosić chyba te i zobaczyć, czy mi się sprawdza, czy nie. Fajnie, że one są cały czas i fajnie, że naprawdę zmienili te materiały, bo kiedyś, mówię, zamawiałam i to na pewno nie było to. I też była mniejsza i no źle po prostu. A teraz? Teraz jest super. No dobra.
To słuchajcie, aha, no słuchajcie, zaraz się i tak zobaczymy, bo ja wam coś muszę pokazać, ale muszę na razie tam jeszcze, wiecie, trochę rzeczy ogarnąć. W każdym razie będę się szykować, bo później wychodzę. Jadę na spotkanie, takie trochę urodzinowe nawet, także zaczyna się maraton, albo zaczyna się po prostu seria spotkań urodzinowych, także tak to trwa po prostu, wiecie, przez dłuższy czas. To taki miesiąc urodzinowy, nie, który można przedłużać przez długo. I no właśnie, jest spotkanie, także potem wam jeszcze pokażę, co kupiłam, bo udało mi się znaleźć coś fajnego i opowiem wam całą historię, dlaczego teraz jest fajnie, a wcześniej nie było. Także to jeszcze za chwilę, a teraz idę to zdjąć. Zająć się obowiązkami i jak się będę szykować, to coś wam jeszcze przy okazji pokażę. No. Zanim jeszcze pójdę się szykować, bo teraz to nie wiem, słuchajcie, która sukienka? Którą sukienkę założyć na wyjście urodzinowe? Jak ma się teraz tyle ładnych, to nie wiem. Myślałam, że wiem, że tą kolorową, a teraz się bardzo zastanawiam. W ogóle tak, chciałam wam coś pokazać, coś tam powiedzieć. Mam tutaj w ogóle wszystkie, słuchajcie, rachunki z jednej torebki, z całego właśnie pobytu w Łodzi, bo dużo rzeczy do załatwiania, więc muszę teraz to też wszystko przejrzeć, zobaczyć, co tutaj jest potrzebne, co wywalić. Ale udało mi się znaleźć właśnie coś, co udało mi się kupić, bo ogólnie tak. Zaraz właśnie wychodzę, tylko się wyszykuję i jadę na spotkanie z Magdą, takie właśnie urodzinowe. I słuchajcie, jak miałyśmy umówione spotkanie wcześniej, to nie byłam w najlepszej formie psychicznej, fizycznej, po prostu żadnej. I myślę, że za dużo rzeczy się uzbierało, byłam przebodźcowana, za dużo stresu, za dużo wszystkiego. I powiem wam, że ja wtedy byłam totalnie nieprzygotowana. Ja bardzo chciałam iść na to spotkanie, bo uznałam, że to jest jedyna rzecz, która po prostu jest na tyle fajna. I nie chcę z tego rezygnować, wiecie, dla rzeczy innych, które po prostu sprawiają, że nie mam siły, nie mam motywacji, nie mam po prostu niczego. No ale okazało się, że tego właśnie potrzebuję, no więc trzeba czasami odpuszczać różne rzeczy. No i ja wtedy też zapytałam Magdy, czy ona jest okej z tym, że może nie będziemy sobie kupowały prezentów w tym roku, bo też prawda jest taka, że ja planowałam jeden prezent, który właśnie tego dnia zobaczyłam, że totalnie nie wypali. I było mi wtedy bardzo przykro i to była ta jedna rzecz, którą ja w zasadzie chciałam, bo wiem, że byłaby fajna, a wszystko inne będzie takim, wiecie, substytutem tego. I ja tego nie chciałam, bo ja tego po pierwsze nie czułam, po drugie nie miałam czasu w ogóle, żeby wymyśleć coś innego i nie miałam w ogóle przestrzeni na to w głowie. I właśnie to jest to, że ja nie miałam totalnie ani siły, żeby się zastanowić, ani ochoty gdzieś jechać, szukać, wiecie, albo szukać czegoś, co po prostu jest w sklepie, bo to też nie o to chodziło. Więc no, to nie był po prostu najlepszy czas. Natomiast Magda powiedziała, że okej, że nie musimy sobie w zasadzie nic tam szykować specjalnego. No i tak, i minęło trochę czasu i powiem wam, że ja potrzebowałam trochę tego czasu, potrzebowałam trochę dystansu. Jest lepiej i nawet po prostu jak właśnie tak chodziłam po sklepach, byłam na zakupach, to tak mówię, a wejdę, zobaczę, może coś tam ciekawego znajdę. I słuchajcie, i znalazłam coś, co bardzo mnie cieszy, dlatego że tak, nie ma żadnej presji. Skoro umówiłyśmy się, że nie ma prezentów, to nie ma żadnej presji, że to musi być nie wiadomo co, jakie, wiecie, wymarzone i w ogóle. Pomyślałam, że właśnie kupię coś, czego ona sobie sama nie kupi, a co mam nadzieję sprawi jej przyjemność, bo mi by sprawiło. I dlatego kupiłam sobie takie samo, ale już wam pokazuję. Pomyślałam, że to jest właśnie fajny moment do tego, żeby właśnie kupić coś bardzo niezobowiązującego, ale coś, co mam nadzieję ją ucieszy i też będzie miała coś nowego i coś do testowania, bo znalazłam, słuchajcie, taki fajny zestaw Start. To jest zestaw trzech pełnowymiarowych produktów i jest tutaj ta pomadka. I ona tutaj tylko może wygląda strasznie. Słuchajcie, jak ją macie, to pewnie wiecie, znaczy tak mi się wydaje, na tyle, na ile sobie ją tam potestowałam. Ona to jest raczej balsam do ust, jest bardzo kremowa, bardzo taka gęsta, ale przy okazji nawilżająca i błyszcząca, tak jakby połączenie takiego balsamu z błyszczykiem. Delikatny kolor ma, ale delikatny, to nie jest jakiś taki mega nienaturalny, wiecie, bardzo czerwony, jakiś rudy, pomarańczowy czy różowy. Nie, on jest właśnie taki bardzo stonowany i myślę, że będzie podkreślał ładnie po prostu kolor ust. I jest delikatnie jakby taki chłodzący, tak jakby miętowy, mentolowy, coś takiego, więc jest taka odświeżająca, ale właśnie wydaje się bardzo nawilżająca, taki fajny balsam z takim połyskiem, więc to będzie wyglądało, myślę, bardzo ładnie. No i oprócz tego jest tam czarna kredka, to w ogóle mam wrażenie nikomu niepotrzebne, ale będzie i tusz do rzęs. A tusz to się zawsze przydaje, myślę, na ile go widziałam, to też mi się wydaje, szczoteczka jest taka fajna, taka trochę w kształcie stożka, coś takiego.
Więc pomyślałam, że to jest w ogóle super, bo tak jak mówię, niezobowiązujące, a coś nowego, coś do testowania, coś takiego bajeranckiego. I właśnie kupiłam dwa, bo stwierdziłam, że ja takie chcę. W sensie wiem, że miałam nie kupować kosmetyków, ale chyba coś mnie naszło już za długo. O, tu jest właśnie, słuchajcie, zdjęcie tej szczoteczki. Za długo już chyba nic nie kupowałam, albo poczułam w ogóle, wiecie, ten vibe urodzin i pomyślałam, że mogę sobie coś kupić, albo też jak już kupiłam jedną rzecz, to potem po prostu poszły kolejne, bo skoro kupiłam właśnie coś innego, to wam pokażę. Pokażę wam, jak będę, nie wiem, miała czas trochę więcej, żeby to potestować. W każdym razie kupiłam trochę tam innych rzeczy kosmetycznych, więc przy okazji chyba po prostu uznałam, że idąc za ciosem, to po prostu wezmę też inne rzeczy, które chcę. I kupiłam też to. A przy okazji tych zakupów okazało się, że jest jakaś promocja, że jak się tam kupi za jakąś cenę właśnie produkty Start, to dostałam zestaw miniaturek. I słuchajcie, zestaw, który ja również bardzo chciałam, bo mnie gdzieś te kosmetyki Tarte bardzo interesują i oni właśnie wydają często takie różne zestawy takich miniaturek i one bardzo mi się podobały w różnych kolorach, w różnych konfiguracjach i chciałam przetestować, ale za każdym razem, wiecie, dochodził rozsądek i przecież masz, Karolina, przecież masz, niepotrzebne ci to. No i tak, no dobrze, w sumie racja, no mam też fajne, mam, lubię, no to nie jest tak, że potrzebuję nagle znaleźć coś, nie wiadomo co. Ale słuchajcie, tu jest mały tusz do rzęs, więc super będzie na wyjazdy. Mały róż, więc to sobie przetestujemy. A to jest w ogóle coś, co ja już w ogóle kiedyś oglądałam, ja już to prawie kupiłam. To jest Macadamia Juicy Lip. To wygląda tutaj na taki również jakby balsam, trochę pomadkę. Ale z tego, co ja pamiętam, to jest takie wykręcane coś, co właśnie nawilża usta, ale daje też piękny połysk, czyli jest takim balsamem, znowu w połączeniu z błyszczykiem, troszkę może z pomadką, bo delikatny kolor też ma. I z tego, co widziałam, to jest kolor... Nie wiem. Gdzie tutaj to było? A, Orchid. No mam nadzieję, że taki akurat chciałam. Amazonian Clay 20 Hour Blush Seduce. No nie wiem, czy akurat taki mi się kiedyś taki podobał, taki fioletowo-szary, oto taki chciałam. No ale będę miała taki maleńki, one są takie maleńkie, więc myślę, że będą naprawdę super. Także takie oto właśnie nowe zakupy mam, także będzie do testów. A to, słuchajcie, właśnie zaraz pakuję, gdzieś tutaj właśnie przyniosłam papier, także zapakuję je i mam nadzieję, że się ucieszy i tak jak mówię, ja wolę robić takie prezenty, wiecie, bo tak jak mówię, to jest mniej zobowiązujące i ja się cieszę. Ja po prostu nie lubię czuć jakiejś presji, a niestety trochę czułam wcześniej, w sensie, że, no mówię, wymyśliłam coś super i jak to nie wypaliło, to wiedziałam, że wszystko inne będzie takim, no właśnie, substytutem, coś, czego ja nie chcę, coś, co wymyślam teraz na siłę, na szybko. Właśnie fajnie, że dałam sobie trochę czasu właśnie i mogłam znaleźć coś, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że ją również, ale właśnie wydaje mi się, że fajnie. Że nie ma właśnie jakichś takich wielkich oczekiwań, tylko po prostu będzie to będzie, nie to nie, bo się umówiłyśmy po prostu, że nie, więc myślę, że się spodoba, mam nadzieję, bo mi się podoba bardzo i się cieszę, naprawdę. Bo to takie, sama ja się tego nie spodziewałam, więc no mam nadzieję, że po prostu będzie jej miło, ale przede wszystkim właśnie idziemy się spotkać, pogadać trochę, odkryć może jakieś nowe, piękne miejsce w Warszawie. Także jak będziecie, to może wybierzecie się tam też również. Zobaczymy, jak będzie, bo nie można tam robić rezerwacji. A zobaczymy, czy będzie miejsce po prostu. Także, dobra, zbieram się w takim razie. Znaczy, pakuję to. Myślę, którą sukienkę zakładam, bo nie wiem. I prawdopodobnie... A to jeszcze pewnie wam pokażę. I potem się widzimy na miejscu. No, dobra. To ja, słuchajcie, robię, żeby zdążyć. Już mnie tak dzisiaj widzieliście, ale jestem gotowa. Jadę na spotkanie, jeszcze przy okazji muszę wziąć śmieci. Ale potem już tylko przyjemności. Także zdecydowałam się na tę sukienkę. No i w ogóle mam, zobaczcie, czy to się wyostrzy. Patrzcie, jaki ładny plaster. Proszę bardzo. Taka jadę elegancka. No. I tak wygląda całość. Powiem wam, że zauważam, że przy chodzeniu fajnie ten rozporek tutaj delikatnie się rozchodzi. Założyłam konwersy, bo w ogóle nie jest tak ciepło. I generalnie jeszcze biorę kurtkę, właśnie wisi tam, dlatego że no wieczorem będzie już chłodno, a teraz też już nie ma upałów. Więc dzisiaj jest akurat taki, wiecie, trochę fajniejszy, chłodniejszy dzień. Więc nie jest tak gorąco przynajmniej. No, także
Zobaczymy, jak mi się sukienka sprawdzi. Pierwszy test. Ale piękny ma kolor. Iść na tę zdecydowałam, bo ma taki fajny materiał. No tak, tak mi wszystko pasuje, wiecie. Tak mi podeszło, że stwierdziłam, że ładnie będzie wyglądało. Do tego też ta różowa torebka nasza pięknie wygląda. Także słuchajcie, zbieram się i jadę. I widzimy się na miejscu. Słuchajcie, my sobie tutaj siedzimy, pijemy nasze zdrowie urodzinowe. Udało nam się przyjść w końcu do baru Loretta Bar i siedzimy sobie tutaj na dachu po prostu jakiegoś budynku. Mamy przepiękne widoczki, czujemy się tutaj bardzo egzotycznie i pięknie, a to wszystko w Warszawie. Także no. Magda się ucieszyła z prezentu. Pokazywałaś? Piękne, ta pomadeczka. Tak trochę, nie aż tak bardzo jak ty sobie otworzyłaś sama, ale... Nie, u mnie na kanale będzie na pewno test. Na pewno tej pomadki szybko będzie test. Właśnie nie mogę doczekać, bo jest piękna i taka wakacyjna. Tak piękne ma opakowanie. Wam nie pokazywałam, bo to na tym rysunku to wygląda tak... A nie, to na... Tandetnie trochę, na żywo pięknie, no. Więc sobie tutaj świętujemy, słuchajcie, nasze urodziny i planujemy życie i wszystko. I wyjazdy. Jest od razu tak milej, nie od razu. Wszystko, co sobie odchodzi. Tak. Zaczynamy weekend i cudownie. Przepięknie, dobrze, dowracamy do konsumpcji. Kochani, my tu druga butelka wina. Może dzieje się? My nigdy tyle wina nie wypiłyśmy. Za tyle pieniędzy. Trzeba mieć chwilówkę, brak. Ale Magda mówi, że urodziny masz raz w roku. Tak. Także rzadko się widuje. Na mieście to... Rzadko. No, także nasze zdrowie.